Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Miałem dzisiaj nagrać jakiś film z wędkowania, przynajmniej bardzo bym już chciał. No ale tak wieje, że nie ma chyba co na wodę iść. Mam nadzieję, że te wichury zaraz się skończą. Od niedzieli, czyli od jutra ma być spokojniej, a w poniedziałek to chyba już się da łowić. No ale jak w sobotę miałem siedzieć w domu, to wolę przyjść do roboty. Rany boskie, ale to jest podbieraków. No i pięknie, jest 9:30. Lubię sobie tak przyjść wcześniej, pobyć chwilkę sam w sklepie, nacieszyć się tym wszystkim, a zaraz się zacznie tutaj gwar i zacznie wszystko tętnić życiem. O, masz. Panie Piotrze, a co pan tu robi tak rano? Praca. Ja pierdolę. Panie Piotrze, może, nie wiem, jakąś kroplówkę, coś tam wzmocnienie. Jakby mi pan włączył ten kawomat. A kawomat włączył. Dobra, już odpalam kawomat, już momencik. Już robię panu kawkę. Płukanie. Tak. Dobra, ja się płuczę. Już się robi. O, zobaczcie, co nam przyszło. Okularki. Fajne. A co to jest takiego? Kurde. Ale to jest wszystko zawalone towarem teraz. To prawda, chłopaki wszystko rozrzucają jak najszybciej na sklep. Ale kurde, mamy cały magazyn tutaj zablokowany. Z mlekiem i z cukrem? Ktoś się oglądał wczorajszego live'a, to chciałem tylko przypomnieć, że przez weekend cały Berkeley i wędki, i podbieraki, i wszystko, i dżery, i gumy, i te płotki również są taniej o 20%. No dobra, teraz trzeba się brać do roboty. O, Spulas przyjechał. Taki nabzdyczony z rana. Siema, co ty tu robisz w sobotę rano? Wiesz co, bo tak bałem się do ciebie zadzwonić. Czy stanie się, przyjedzie się pomóc, a boję się, że będzie miał nalot autobusu. A wiem, że wyjedna się nie ma. Nic nie słychać, chodź do środka. Łeb urywa. Rany boskie, ale łeb urywa. To jeszcze raz. Jeszcze raz? No. Przyjechałem do Gusiowi pomóc, bo wiem, że Adasia nie ma, a ma być nalot autobusów, cudzoziemców, po sprzęt wędkarski. Jakich cudzoziemców? No tak. No poważnie, tak wyczytałem. Coś pleto już z samego rana. Jakich autobusów? Co? No 5 wjadą. Ha. A ja się założę, że dzisiaj nikogo nie będzie. Pogoda, słuchajcie, w wędkarstwie, jeśli chodzi o ruch w sklepach, o tym decyduje pogoda. Jest fatalna pogoda, ja uważam, że tu nikt nie przyjdzie dzisiaj. Nie zgadzam się. Zakład. O co? Ta-dam. Nie pijemy. Ale? Ale o flaszkę możemy się... Kamusia, autobus, ja już mam. Ja bym ci zrobił, tylko nie wiedziałem, że będziesz. A, widzisz. Jedziemy na ryby, jedziemy w końcu, nas zawieje. Idzie towarzysz. Zawiewa go. Trochę go zawiewa. Towarzyszu, skąd ty wracasz? Z siłowni? Musiałem zrobić nogi, bo dzisiaj jest taki wiatr, żeby mnie przewracało. Tak zrobiłem nogi i stoję jak beton. Bardzo dobrze. Stoisz jak beton. Super. O ja pierdzielę, do środka, ewakuować się. Na jakie ryby? Gdzie ty na ryby? Ja jadę na ryby, będę z wiatrem rzucał, będzie latać daleko. A, to są moje graty. No. Z Hiszpanii, dobrze. To ja jadę jutro, albo w poniedziałek, bo ma nie wiać. W poniedziałek jedziemy rano gdzieś? Co? Jedziemy gdzieś rano w poniedziałek? Do roboty. Nie, ja jadę na ryby. Ty jedź na ryby. Jadę na ryby, a wy tam róbta co chce ta. Ja do pracy. Co jest? Widzisz, flaszkę wygrałem. Spójrz, klienci są. Ale to jest za mało klientów, to miał być cały autobus. Jeden autobus przyjechał, pierwszy. Autobusem przyjechaliście? Nie przyjechali autobusem. Nie liczy się, to musi autobusem ktoś tu przyjechać. Nie liczy się. Dzień dobry, czy przyjechał pan autobusem? Samochodem. Autobusem? Samochodem. To,
To nie miało być z autobusem, tylko że w ogóle ktokolwiek? No powiedziałeś ktokolwiek, no. Aha. Ja powiedziałem, że autobusy przyjadą. Czyli w łatwy sposób. Bo tak się mówi, jest nalot autobusów, zawsze Guguś mówi. Aha. Że nalot autobusów. No to mówię nalot, a tu pach, zobacz. Tylko drzwi Guguś przyszedł i za nim od razu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, dobra, no dobra. No przegrałem flaszkę. Trudno, idę za karę do mojego kącika rozmyślań. Kurna, ale mi go zastawili. Ja pierdzielę, no. O Boże, coraz gorzej tu się robi. Ja pierdzielę. Ale jakoś przelezę. No. Jeszcze trochę. Chyba muszę naprawdę schudnąć. O, lubię tutaj sobie czasami posiedzieć. Cisza, spokój. No, faktycznie nie spodziewałem się naprawdę. Na sklepie tłum. No jednak wszyscy chcą tych ryb. Wszyscy chcą jak najszybciej ruszyć nad wodę, już się za tym stęsknili. No ja się nie dziwię, tylko ten wiatr, aby ustał wiatr i już będzie pięknie. No a jak już tutaj jestem, to sobie poczytam troszeczkę wasze komentarze. Mam nadzieję, że seria Zadzior Vlog wam się podoba. Kurczę, ale wieje. Aż tutaj słychać. Świetny film, Adaś się rozkręca, siema ekipa. Sebastian, śledzę cię od samego początku i ubolewam tylko, że na swoim kanale pozwalasz na takie zachowania jak hejt na Plimankiego. Chętnie bym wsparł zakupami was sklep, ale zrobię to dopiero, kiedy TG z niego odejdzie. A, czyli towarzysz Gugała. Lechu, bardzo szanuję twoją opinię, szanuję opinię każdego, ale uważam również, że jest to dolewanie oliwy do ognia, totalnie bez sensu. Była jakaś drama, która się skończyła i mam nadzieję, że chłopaki jak się spotkają nad wodą, to podadzą sobie ręce i wszystko będzie ok. I naprawdę uważam, że twój komentarz jest całkowicie zbędny i niepotrzebny. I to ty chcesz wywołać tutaj jakiś zamęt dodatkowy. Po co? Pawełku, przyjdź na chwilę do biura. No. Gdzie jesteś? W kąciku rozmyślań. Jaką ty tu masz zakrystię, panie biskupie? Potrzebujesz jakieś okulary? Tak. To i sobie tam wybierz, na stole leżą. Dobrze. Namówiłeś mnie. Na pewno? No bierz, no jak dają, to bierz. Jak dają, to bierz, jak leją, to uciekaj. Tak jest. Boże. Taką premię to ja lubię. Jutro też dostanę okulary? Nie. Słucham? Koszyczkę nie wziąłem. Koszyczki są tam, a czopowi są tutaj. Nie, koszyczki są od dawna, tylko mało kto wie. Takie malutkie. No właśnie tak. To większe, to więcej wybrali. Biorąc pod uwagę, że też ryby widzą od dołu te przynęty, to wie pan, jakie to ma znaczenie? Ale w pudełku będzie panu bardzo ładnie się prezentował, ta, ten czopo. To też jest ważne. Ważne. No, tak. Estetyka jest bardzo ważna. Ta. Oczywiście. Co patrzysz? Słuchasz? Czy grzechocze. Czy ząbkuje? Czy ząbkuje, nie ząbkuje. Nie, no ale to tak naprawdę to wiesz, to da się określić, jak się na ryby z tym pójdzie. Ja to myślę, że... Zawsze się może, wiesz, jakiś ogryzek w partii trafić, ale to nie jest tak, że wygląda bardzo ładnie. Hamulec do ilu kilogramów? A nie wiem, to muszę przeczytać. Dopiero, wiesz, przyszły, ja to dopiero tworzyłem. To jest SG2, a tu masz wyższy model SG4, to sobie otwórz. Co się stało? Pokaż panu Excelera, czwóreczkę czy trójeczkę? Trójeczkę. Trójeczkę, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. I co? Nic, skręcam. Skręcasz? Jak się kręci? Darek Jankowski poleca. Byłem w zeszłym roku. Darek Jankowski poleca. Łapie. Korzystaliśmy z modelem. Nie no. Jak Darek Jankowski poleca, to w ogóle nie, ja nie mam pytań żadnych. Troszkę łapie. No troszkę łapie Darek. Bo wczoraj z nim gadałem przez telefon. Dareczku, pozdrawiam cię w ogóle, jak oglądasz. Mordeczko, hej. Ale to trójka czy czwórka pod standardowanie? Trójkę. Trójkę. I to gdzie pan jedzie? Gdzieś za granicę? Nie. Do nas? Do nas. Pisełka będzie grana. Czy udało mi się wylicytować wyjazd z panem Siemaszko?
O, z Jackiem. A matury z wami przegrałem, bo mi internet nie działał i nie złożyłem oferty. A miałem przebić, ale już niestety internet padł. O, to pozdrawiamy, pozdrawiamy pana Siemiaszko. Panie Siemiaszko, pozdrawiamy. Hej, Jacek. Już rozmawialiśmy, tak. A, że... dzwonił? Tak, tak. Mamy się dzwonić na telefon. Bo tak najlepiej, na Wisłę jest najlepiej na telefon, bo naprawdę też... bywają tak długie okresy, że ryba w ogóle nie chce żreć. Bo to tak fajnie tylko u nas na filmie widać, bo, no bo jak czasami popłyniemy, nic totalnie się nie dzieje, no to, to po co to wrzucać, prawda? Wiem, bo na Wisłę kojarzy, więc czasami jest tak, że można i cały dzień bez brania. Tak, no można trafić dzień konia, tylko że dzień konia trafia się średnio raz w miesiącu. Przy tej ilości ryb, która tam pływa niestety. Chyba, że mówimy o boleniu, bo są takie miejsca, gdzie można... No takie 80 to praktycznie kilka w roku wyjąć. To chyba się na ryby musimy umówić, bo ja w zeszłym roku to w ogóle boleniowo przegrałem totalnie. W zeszłym roku... Nie żadne nic... po co to mówić takie rzeczy? A po co to komu? Moi drodzy, nie sprzedawajcie swoich miejscówek. Tym bardziej w sklepach wędkarskich. Bo to się moment rozchodzi. Uwierzcie, chcecie mieć spokój nad wodą? Łowić sobie, no sobie łówcie tam po cichutku i się z tego nie pucujcie. Co nie, Paweł? Tak. Trzeba być otwartym dla ludzi, ale w granicach rozsądku. W granicach rozsądku, dokładnie. Ryby lubią ciszę, tak jak pieniądze. Tak jak na spójni. Gdzie na ryby? Kiedy? No, się szykujecie gdzieś na ryby chyba. Mazury, no. No to elegancko. Nie powiem nazwy jeziora. Okej, okay, no ale bardzo, pojedziesz bardzo dobrze, ale spójrzmy co na tym jeziorze, aha, na to będzie brało, tak? Dobra. Nie, jeszcze zakupy nieskończone. Aha. Dopiero zaczynamy. Dobra. Rozwój. To nie przeszkadzamy, tak? A i nie myślę sobie, że to, tak za każdym tu chodzę z kamerą, bo się będziecie bali tu przyjeżdżać. Nie, ja się wcześniej się pytam zawsze, czy mogę spokojnie. Kopyto szóstka Motorola ze złotym brokatem. Najlepsze. Na razie. Hej, hej, cześć. No można śmiało powiedzieć, że sezon wędkarski już się zaczął, no przynajmniej u nas w sklepie. Nad wodą może niekoniecznie, bo to strach jest w ogóle wyjść na zewnątrz, ale naprawdę całkiem udany dzień, ruch bardzo fajny. No może tego tak na filmie nie widać, no mówię, nie nagrywam wszystkich, bo nie chcę ludzi niepokoić, bardziej takie znajome twarze. A gdzie jest Pawle Adaś? W ogóle byłem nawet. Adaś dzisiaj dostał dyspensę, żeby mógł robić woblerki. A czy on woblery robi? Co on tam robi? Teraz robi domowego ninja. Dorabia w międzyczasie język Beduina. No właśnie, bo tu już nie ma kolorów najbardziej bożych. Potem będzie cykada, albo nawet dwa modele cykady. Potem turbopłoć i woblery sumowe. Także roboty po uszy. Roboty. Tak więc póki wiesz, nie ma takiego bardzo dużego ruchu i z roboty takiej magazynowej się odkopujemy, to Adaś dostaje sobie dzień wolny, żeby mógł inne rzeczy porobić, przygotować, coś tam wiesz, woblerki robić. No i pięknie. Zobaczcie, jak Paweł się fantastycznie sprawdza w roli kierownika, planuje tu wszystko, ogólnie ogarnia. Super. Tak więc sezon nam się powolutku zaczyna, a my się widzimy już niebawem. Trzymajcie się na razie. Hej!